Z numerem pierwszym do gonitwy o nagrodę widzową wyprowadzono Subwaya ze stajni Zuzanna, typowy średniodystansowiec, którego szanse rosły przy gonitwie rozegranej w słabym tempie. Dwójka to Czagoda, którą prezentowaliśmy przy okazji jej zwycięstw w niższych grupach. Tym razem po raz pierwszy klacz trenowana w stajni Sopot miała zmierzyć siły z czołówką rocznika. Czagoda potrzebuje mocnego wyścigu, ponieważ nie dysponuje zbyt błyskotliwym finiszem. Z trójką wyprowadzono na padok najlepszą czteroletnią klacz Apasionatę ze stajni Andrzeja Walickiego. Delikatna klacz słabo wypadła w pierwszym starcie w nagrodzie Kolejewka, ale w miarę upływu sezonu powinna znacznie poprawić wyniki. Z kolejnym numerem czwartym pobiegł kasztanowaty Salim, przygotowywany do wyścigów przez trenera Piotra Czarnieckiego. Rozpoczął sezon niezbyt efektownie, ale widać w tym koniu wielkie możliwości. W nagrodzie Kolejewka zajął bliskie piąte miejsce. Piątkę poniósł Tabasco ze stajni Józefa Sivoni, którego przepustką do tego wyścigu były dwie wygrane w pięknym stylu gonitwy grupowe. Zajęcie przez niego płatnego miejsca byłoby wielką niespodzianką. Z szóstką wystartował Siwy Dzikus, koń biegnący do pomocy świetnemu Dawidowi. Oba ogiery wystartowały w barwach stajni Debiut Macieja Janikowskiego. Dzikus miał podyktować w wyścigu mocne tempo. Siódemka to jeden z faworytów wyścigu, wyhodowany w Anglii Sapieha. Wicederbista austriacki jest koniem masywnej budowy, bardzo groźnym na finiszu. W pierwszym starcie zwyciężył w nagrodzie Golejewka po walce ze słabą Candy Princess. Z ósemką zaprezentował się na padoku kolejny siwek, syn ogiera Baby Bida, Eddie Bid. Czołowy koń ubiegłego sezonu całkowicie bezbarwnie wypadł w pierwszym starcie, galopując w ogonie wolno pokonującej dystans stawki w nagrodzie Golejewka. Jako ostatniego z numerem 9 wyprowadzono na padok najlepszego z pozostających w treningu w tym sezonie czterolatków ogiera Dawida. Polski wicederbista nieźle biegał pod nadwagą w nagrodzie Golejewka, gdzie po ładnym finiszu zajął czwarte miejsce. Trudny do prowadzenia w dystansie, lubi wyścigi surowe rozgrywane w mocnym tempie. Nagroda widzowa jest generalnym sprawdzianem przed gonitwą nagrodę prezesa Rady Ministrów, która rozegrana zostanie 25 czerwca. Wyścig rozegrano na dystansie 2400 metrów. Po równym starcie na prowadzenie zgodnie z oczekiwaniami wysunął się Dzikus dosiadany przez dżokeja Tomasza Kluczyńskiego. Dzikus, za którym podążał szybki Sapieha, nie okazał się jednak koniem zdolnym do utrzymania równego tempa przez cały dystans. Około 1500 metrów przed celownikiem zwolnił, co sprawiło, że tempo wyścigu znacznie spadło. Najszybciej konie pokonały ostatnie 1000 metrów, ale wszystko rozegrało się na ostatniej prostej. Uciekającego Sapiehę, którego świetnie prowadził w dystansie jockey Ganczew Panczew, na ostatnich metrach zaatakowały Dawid, Salin i Apasionata. W grupie tej najlepiej finiszował Salin pod Wiaczesławem Szymczukiem i w zaciętej walce minimalnie o łeb pokonał Sapiehę. Tuż za nimi na celownik wpadły Dawid i Apasionata. Czas wyścigu rozegranego na dystansie 2400 metrów okazał się słaby, 2 minuty 39 sekund, o 11 sekund gorszy od rekordu toru. Salin chyba nie jest przypadkowym zwycięzcą tej gonitwy, dlatego że jego uczestnictwo w zeszłym roku w derby już mówiło o tym, że liczymy tego konia bardzo. Jest to koń, który preferuje miękki tor, zdecydowanie. No, w tym roku założyliśmy przynajmniej wiosnę z próbami łącznie z nagrodą prezydenta. No, uważamy, że tylko dwie próby są. Pierwsza zakończyła się płatnym miejscem, aczkolwiek zadowoleni byśmy. No, dzisiejsza próba miała zadecydować,
w jakiej formie koń stanie za 3 tygodnie do rozgrywki tej najważniejszej gonitwy dla starszych koń. No, taktyczne założenia, bo ja wiem, tu dużo jeździec musi decydować. Bieg, wydaje mi się, był ostry, selekcyjny. Jeżeli chodzi o przyszłość, no to wiadomo, za 3 tygodnie główne spotkanie tych koni, a w dalszym chcemy na jesieni, może nam się uda gdzieś za granicą pokazać.